Tym razem Dom Kultury Słońca zaprosił widzów do pokoju projekcji na filmy Urszuli Pieragończuk, absolwentki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Jej filmy to propozycja nieszablonowa, eksperymentalna. Dla tych, którzy nie boją się nowego, mówi pomysłodawczyni tych spotkań Michalina Mistrzak. Filmy Urszuli Pieragończuk mogą budzić właśnie bardzo różne uczucia. Często dosyć są trudne w odbiorze. Artystka dotyka tematów trudnych, mierzy się z traumą, często posługuje się takim psychoanalitycznym ujęciem. To były mocne obrazy. Etiuda filmowa Rosyjski romans, nawiązująca do greckiego mitu o Sylenie, film o pistolecie Parabellum i wreszcie Punktum, utkana ze strzępów, opowieść o kilku postaciach. Dużo w tych filmach mroczności, zła, strachu. To dziwi, bo autorka jest młodą dziewczyną, mówili niektórzy widzowie. Po seansie wywiązała się burzliwa dyskusja. Więcej radości, piękna, wszystkiego dobra, świat jest taki wspaniały. O strach, że tu drożysz na całe życie. Takimi największymi naszymi strachami są takie nienamacalne, takie nieprawdziwe. Ten strach przed zmazkami. Pracuje czegoś obojętny, nie interesuje go. Wydaje mi się, że ten film świetnie wytworzył takie napięcie. Tak, ale a u mnie? Ale teraz tak nie będzie myślała? Nie. Ale jednak to świetnie, że można na także takie tematy rozmawiać w Domu Kultury Słońca, powiedziała nam jedna z uczestniczek wieczoru w pokoju projekcji. To jest szalenie ambitny pomysł na miejsce, którego nie spodziewałam się czegoś takiego tu znaleźć. Trochę mnie boli mała ilość osób, ale myślę, że to jest w ogóle chyba trudność teraz robienia takich rzeczy i w ogóle pokazywania, a szczególnie sztuka współczesna może być trochę walką na ugorze. Natomiast prace bardzo ambitne. Dawno nie oglądałam dobrego wideo w galerii, bo trochę teraz galerie kuleją i dawno nie widziałam dobrego wideo i nie spodziewałam się, że je znajdę w osiedlowym Domu Słońca. No dyskusja była trudna i była ciężka. I to jest, te filmy są zazwyczaj jakby kierowane do specyficznej publiczności i rozmowa w takim hermetycznym środowisku zawsze jest bezpieczna i zawsze tam mówimy o tym samym językiem, a taki kontakt z innym jakby sposobem myślenia jest trochę no już nie szokujący, ale taki trudny. Też trochę oddziałuje na tym etapie uczuć, o czym często się zapomina, mówimy o kliszach, o jakichś tam nawiązaniach, a nie o tych uczuciach, emocjach, że to się po prostu nie podoba. To jest mocny argument. Myślę, że było to coś innego niż inne rzeczy, z którymi do tej pory miałam do czynienia. Dawało jakieś inne światło na różne tematy i no, generalnie filmy mi się podobały. Co prawda po pierwszym faktycznie uczucia miałam mieszane, ale obejrzenie wszystkich trzech dawało jakąś całość, jakiś kontekst i dyskusja po filmach również była ciekawa, także myślę, że zapadną mi w pamięci. Kolejne spotkanie w pokoju projekcji zaplanowane jest na koniec lutego. Już dziś zapraszamy na nie wszystkich, którzy nie boją się nowego, innego, eksperymentalnego kina. Oby dyskusja po kolejnym spotkaniu była równie gorąca jak po tym w minionym tygodniu. Takie rzeczy tylko w Domu Kultury Słońca.